chodzi o rynek producentów jaj pierwotny, to niestety nie mają oni powodów do zadowolenia w tym roku, gdyż ceny na rynku jaj są dużo niższe niż w roku ubiegłym i nieporównywalnie niższe niż w roku 2017, kiedy na rynku mieliśmy do czynienia z nietypowym zjawiskiem. Chodzi oczywiście o zdarzenia związane z stosowaniem niedozwolonych środków w produkcji jaj w Europie Zachodniej, czyli tak zwaną aferą fipronilową. Wówczas to była druga połowa 2017 roku. Wówczas producenci jaj osiągali rekordowe poziomy historycznie, jeśli chodzi o rynek polski. Z uwagi na to, że w Europie był deficyt jaj, jakby my jako duży eksporter mogliśmy ten deficyt pokryć z naszej produkcji. Rok 2018 na początku był jeszcze całkiem dobry. Przed Wielkanocą ceny utrzymywały się na przyzwoitych poziomach. Niestety druga połowa roku 2018 z uwagi na powrót rynku w Europie do równowagi, czyli odbudowę stad w naszych krajach, które są w krajach Europy, które są konkurencyjne, spowodowały, że rynek nasycił się. Dodatkowo decyzje inwestycyjne podejmowane przez europejskich producentów, w tym polskich, w kierunku budowy nowych kurników, tak zwanych systemach alternatywnych, co oczywiście jest spowodowane presją zewnętrzną środowisk tak zwanych obrońców zwierząt na to, aby jaja klatkowe zastępować jajami alternatywnymi, spowodowało, że producenci przy jednoczesnym zachowywaniu potencjału produkcji w systemach klatkowych zaczęli prowadzić inwestycje w systemach alternatywnych. W tym momencie doszło do takiej sytuacji, którą obserwujemy obecnie na rynku, że liczba kur, która pojawiła się w tym roku, to 36,5 miliona sztuk nowych kur nieśnych. Jest to historyczny rekord. W roku 2017 sytuacja była podobna, ponieważ wyprodukowaliśmy o prawie 5 milionów piskląt kur nieśnych więcej, niż wynosi średnia arytmetyczna z lat 2012-2016. Obserwując rynek, widzimy, że najwięksi producenci próbują dywersyfikować ryzyko prowadzonej działalności i realizują te inwestycje lub planują także nowe w krótkim terminie. Mówimy o inwestycjach oczywiście w alternatywne systemy chowu. Powoduje to zwiększenie potencjału produkcyjnego w skali kraju. Tym samym aktualnie widzimy nadprodukcję jaj, czyli nadpodaż na polskim rynku sądzimy, że będzie rosła także w tym roku, jeśli chodzi o drugą połowę roku, ponieważ takie wnioski wyciągamy na podstawie analiz wylęgów piskląt przeznaczanych do intensywnej produkcji jaj spożywczych. Dlatego może się okazać, że w kolejnych miesiącach ta produkcja będzie nadal wysoka i ten rok nie będzie niestety korzystny dla producentów. Wynika to oczywiście z prostej relacji, że zwiększona podaż powoduje zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku wewnętrznym. Tu konkretnie mówimy o rynku polskim. A ta w drobiarstwie polega przede wszystkim na obniżaniu cen. Także nadpodaż towaru powoduje coraz większą presję na spadki cen. To jest obecna sytuacja. Nie sądzimy, aby ona się w najbliższym terminie zmieniła. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń losowych, tak zwanych, które powszechnie w branży bielskiej, które mogą wywołać podobne zamieszanie na rynku, jak na przykład w roku 2017, gdy mieliśmy aferę fipronilową. Oczywiście do takich zdarzeń losowych zaliczamy nie tylko takie nielegalne praktyki, jakie wówczas stosowali producenci w Holandii, czy w Niemczech, czy w Belgii, ale także zagrożenie wynikające z ryzyka pojawienia się grypy ptaków w najbliższym sezonie jesienno-zimowym. Nawet nie chodzi o to, że ta grypa ptaków mogłaby się pojawić w Polsce, ale jeżeli ona pojawia się w krajach konkurencyjnych, wówczas my mamy szansę jakby zwiększenia eksportu do tych krajów. Na przestrzeni ostatnich 2 lat obserwowaliśmy właśnie takie zjawisko na przykład we Włoszech czy w Bułgarii, gdzie producenci jaj musieli zmagać się z grypą ptaków, a w innych krajach ona nie występowała. Wówczas polscy eksporterzy mogli zdjąć jakby nadwyżkę jaj z krajowej produkcji i sprzedać ją na rynkach zagranicznych.